Msza trydencka jest to msza święta w tradycyjnym, klasycznym obrządku rzymskim. Istniała w postaci zbliżonej do obecnej już w IV wieku i nie podlegała właściwie żadnym zmianom od czasów świętego Grzegorza Wielkiego. Rzymski ryt najświętszej ofiary mszy został zatwierdzony przez papieża Piusa V w 1570 roku. W kilku miejscach w Polsce, w tym w Białymstoku, jest odprawiana taka właśnie msza. W katedrze będzie można w niej uczestniczyć raz w miesiącu. Zasadniczy zrąb mszy świętej jest taki sam, ponieważ jest liturgia słowa, jest liturgia eucharystyczna, komunia święta. Nieco rozbudowana jest na początku, obrzędy wstępne są rozbudowane z tak zwanymi modlitwami ustawnie ołtarza. No i jest dużo ciszy, bo znaczną część kanonu kapłan odmawia w ciszy. Także poza tym jest śpiew gregoriański po łacinie, więc to, co jakoś tak wyróżnia tę mszę. Deus fil filitu i humilitate ad santa mono alexis fi, fidelibus tuis pacato am consada la finixia, ut prosper tato e morti salibuis i casibus, gauis patias la colis en citerni. Elendam Christum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, fitegum vivitam regna trinitate spiritus sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Na pewno część pamięta, starszych ludzi zwłaszcza. No ta msza w różnych diecezjach Polski no, jest sprawowana i uczestniczą w niej. Może nie takie wielkie grupy ludzi, ale są tacy, którzy są no, jakoś z tego ducha czerpią i mówią, że to jest im pomocne. Msza trydencka nigdy nie została zniesiona. O tym dowiódł już Jan Paweł II w 1984 czy 5 roku. I zupełnie zapomnieliśmy o tym, jak głęboko możemy przeżywać mszę, ponieważ nasza msza, na którą codziennie, co tydzień jesteśmy z rodzinami naszymi w kościele, my ją również pięknie przeżywamy, a czasami z tego wpadamy w taką jednostajność i zapominamy o tym, czym jest naprawdę istota tej mszy świętej. Przyszłam tu zobaczyć właśnie, jak się modliła moja mama, jak się moi przodkowie modlili. Jestem urzeczona. Widzę, że będę przechodzić.
ta msza święta nie oznacza, że ona jest w jakiś sposób lepsza od mszy świętej sprawowanej w rycie posoborowym. Najważniejszym w modlitwie jest czyste serce i szczera intencja, prawda? Tak jak podkreśla papież Benedykt XVI w swoim motu proprio, jest to jedna z form jednego rytu rzymskiego i my to pragniemy czynić właśnie w jedności z Kościołem, z papieżem, z naszym biskupem, z wszystkimi tutaj. Wyśpiewam wdzięczności chwały.